Hej, z tej strony Tomek, Agir Podlasie. Postanowiłem, że nagram jakiś film o tym, jak skręcam mój rower. Rozkręciłem go, czyszczę wszystkie części i powoli składam. Jest to generalnie mój pierwszy raz. W zasadzie nie znam się tak bardzo na rowerach, ale postanowiłem, że w końcu kiedyś trzeba się nauczyć. Ok, więc zacznijmy tutaj od tych sterów. Mam już wyczyszczone wszystkie łożyska, nasmarowane. Zaraz to zmontuję. Ok, więc zaczynamy. Na sam dół włożę takie oto łożysko. Tutaj będzie wtedy widelec. Muszę dobrze wcisnąć. Ok, i od góry muszę włożyć też łożysko. I taką podkładkę, która tutaj jest, zobaczcie, to są dwie części, aż się przykleiły. O, zobaczcie, to są takie dwie części. Tutaj jest łożysko, które się obraca. To po prostu taki dystansik, który będzie trzymał kierownicę. Ciach. Powinno elegancko wejść. Na górę pójdzie taka gumowa podkładka i góra stera. I tak podkładkę i góra stera. I w zasadzie teraz możemy włożyć widelec, amortyzator i skręcić go mostkiem, żeby po prostu nie wypadł, tak? Ciach, biorę amorka. Tak jest, wszystko wyszło, ładnie, pięknie. Już nie pamiętam, czy miałem mostek do góry, czy do dołu. Wydaje mi się, że do dołu. Tak, to licznik, jak widać, był skręcony. Na górze taka została taśma przyklejenia na górze. Więc tutaj sobie jeszcze trochę poluzuję, żeby łatwiej to weszło. Aha, jeszcze mają być dystanse, ale to nic, za chwilę to sobie włożę te dystanse. Z tego co pamiętam, dwa były na dole, czyli muszę jeszcze raz zdjąć mostek, włożyć te dystanse. I teraz włożyć mostek, ok, w miarę to się trzyma, trochę to dokręcę, jeszcze będę to regulował. Ale na górę jeszcze trzeba wkręcić tą śrubę, żeby ona trzymała całość do mostka. Potrzebuję imbusa. Taki imbus, tutaj wchodzi imbus taki. Teraz to skręcimy elegancko. Tak jest. Dobra, teraz luzuję trochę mostek, żebym mógł docisnąć właśnie tą górną śrubą, którą przed chwilą wkręcałem, żeby to wszystko się trzymało. Tak. I teraz dokręcam. Zobaczmy, jak się kręci. Za mocno zdecydowanie. Poluzować. Teraz jeszcze czuć opór. Pewnie kluczem dynamometrycznym powinno to się robić. Ja niestety takiego nie mam. Jest dobrze, ale zobaczmy, jak jeszcze poluzuję mocniej, jak to chodzi. O, teraz jest idealnie, ale pewnie są luzy. Tak, są luzy wyczuwalne. Nie wiem, czy to widać, ale są. Więc jeszcze trzeba to dokręcić. Teraz tych luzów nie ma, ale jest ciutkę za mocno.
fajnie całkiem chodzi, ale jest luz. Jest jeszcze luz. Teraz tego luzu nie czuć. Trochę skrzypi ten wieszak. Jeszcze ciutkę dokręcę. Na czym to chodzi. Czuć taki trochę opór jeszcze za duży. Ale niestety jest luz, dobra. Jednak trochę trzeba nam to dokręcić. Teraz nie ma. Jak już możemy sobie dokręcić mniej więcej prosto. Tak na oko, dobrze by to było z tyłu zrobić albo z przodu. Zobaczymy. Idzie. Zobaczymy, czy kamera nagrywa. Fajnie, nagrywa. Okej. A wyprostujemy to w sumie później. Teraz dokręcę kierownicę. Będziemy montowali manetki do zmiany biegów, bo dzisiaj będę wymieniał linki. Także trochę się na głowie. Pokażę wam, jaki śmieszny sposób znalazłem. Śmieszny, no, taki domowy po prostu, żeby te linki przeciąć. Będę w zasadzie piłował. Także będzie to nietypowa metoda. Zobaczymy, czy tak się kierownica zmieści. Tak nie próbowałem, ale powinna wejść. Troszkę odkręcę. Ciach. No proszę, chyba wejdzie tak. No i ekstra, nie będę musiał odkręcać tego całkowicie. Dobra, teraz jak by tutaj pasowało mieścić kierownicę? W górę nie, ale tak, żeby ona nie była też, a tak w dole. Spróbujemy to zrobić tak, żeby po prostu była w takim punkcie. Tak, teraz napisy mamy ładnie z przodu i to zdecydowanie lepiej wygląda. No dobra. Najpierw tym w sumie ustawię to sobie jako tako. Później ewentualnie poprawię.